No i oprócz mnie to jest jeszcze oczywiście pan Sebastian Busa. Witamy serdecznie w Świnoujściu. Witam serdecznie. Panie Sebastianie, w takich warunkach nie przeprowadzałem jeszcze ani rozmów, ani wywiadów. To jest pierwszy, choć już trochę w telewizji pracuję. Papugi są nadzwyczaj zainteresowane nie tylko osobami, ale również i sprzętem, który dysponujemy. Oczywiście, wszystkie metalowe gadżety są bardziej atrakcyjniejsze niż my i nasza karma, tak więc przed wejściem musimy przede wszystkim, panie muszą ściągnąć biżuterię, zegarki, bransoletki, musimy ściągnąć kolczyki, bo wszystko, co się świeci, jest zawsze w centrum zainteresowania. Tak jak widać, na kamerze karmy nie ma, a kamera również jest oblegana przez nasze papugi. Co papugi jedzą? Jedzą przede wszystkim warzywa i owoce oraz przeróżne ziarna, prosa, słoneczniki. Wszystko w odpowiednich ilościach musi być dozowane, aby też nie przedobrzyć z witaminami i nie przedobrzyć też z tłuszczem, który zwłaszcza jest w słoneczniku. Skoro tyle jedzą, to i sporo piją. Ktoś za buta mnie ciągnie, tutaj widzę na dole, ale dobra. Oczywiście, dużo piją, piją wodę, tak więc piją mocno i intensywnie. Tak jak widać, są oswojone, zlatują nam wszędzie na głowy, siadają nam na ramiona. To jest spowodowane tym, że od małego były wychowywane przez człowieka. Właśnie, chciałem się zapytać, one nie są gdzieś tam łapane w dżungli, w tajdze, tylko są wyhodowane przez człowieka. Oczywiście, nasze papugi pochodzą przede wszystkim z polskich hodowli, mamy część z niemieckich. Wychowywane są przez człowieka od pierwszych dni już po wykluciu, przebywają z człowiekiem, całe swoje dzieciństwo spędzają z człowiekiem, stąd są tak kontaktowe i uwielbiają ten kontakt. Jest tu kilka gatunków papug, z tego co zauważyłem. Nie jestem ornitologiem, ale myślę, że zaraz pan nam powie, jakie najbardziej nadają się właśnie do tego typu pokazów, do tego typu odwiedzin. Mamy największe papugi świata, ararauny, arachloroptery, są to jedne z największych i najdłużej żyjących papug świata, bo mogą przeżyć nawet ponad 100 lat. Mamy również kakadu różowe, amazonki, tutaj amazonka siedzi u pana jedna na głowie, mamy konury słoneczne, tutaj jest amazonka niebieskoczelna, tutaj mamy jedną z mniejszych ar również, tak więc przekrój tych gatunków jest bardzo duży, od papug najmniejszych do największych, od tych żyjących od 8 lat do ponad 100. Ale nie szkodzi, podaruję jej. Patrzę tylko pod nogi cały czas, żeby nie rozdeptać. Średnio papuga, tak jak jeżeli chciałbym ją nabyć do mieszkania, ile musiał wydać? To jest trudne pytanie. Najtańsza papuga to koszt 300 zł. Najdrożej żyjąca, najdroższa papuga arachjacyntowa to koszt 80 tysięcy polskich złotych. Tak więc ten przekrój jest bardzo tak naprawdę różny. Musimy się liczyć z tym, że papuga jest dość głośna, tak więc przebywając w domu, budzi nas już bardzo wcześnie z rano. Jest również bardzo kontaktowa, tak więc musimy jej bardzo dużo czasu poświęcać, spędzać z nią czas, bo mimo wszystko jak jej tego czasu nie będziemy poświęcać, to ona i tak będzie tak krzyczeć, będzie tak głośna, że będziemy musieli ją wypuścić z klatki i spędzać z nią całe popołudnie, towarzyszyć jej cały dzień. Panie Sebastianie, czy papugi kiedyś śpią? Tak, papugi śpią. Papuga jest najaktywniejsza do godziny 13 i później od godziny 15 do samego wieczora. W nocy, bo już po godzinie 19, jak otrzymują swoją ulubioną kolację, jeszcze warzywa i owoce, po zjedzeniu kładą się już na swoje miejsca, na swoje żerdzie i do rana śpią. Śpią do godziny średnio 7 rano. Widzę, pańska broda się spodobała bardzo. Teraz się kłócą, która ma pierwsza dziabnąć. Dokładnie, broda jest uwielbiana przez nie, tak jak widać, chcą się przytulać. Rywalizują też między sobą, zwłaszcza do mnie. To jest też ten efekt, że były wykarmiane przeze mnie, że ze mną spędzały swoje dzieciństwo, tak więc są zazdrosne też o siebie i często rywalizują. Właśnie, mój palec dalej jest w obróbce, ale już dobrze. Zapytam się, czy papugi reagują również na dźwięk, na głos. Można się z nią tak zaprzyjaźnić jak z psem i kotem? Dokładnie. Są papugi reagujące, zwłaszcza te większe. Szacuje się, że ara ma umysł 3-letniego dziecka, tak więc jest to naprawdę bardzo inteligentna papuga. Bardzo się mocno też związuje i przywiązuje do człowieka i musi ten czas przede wszystkim z tym człowiekiem spędzać. O tak jak widać najpiękniejsza tutaj. Najpiękniejsza ara, jest to nasza gucia, jest bardzo związana, przywiązana do człowieka, uwielbia kontakt z człowiekiem. Trzeba naprawdę papudze bardzo dużo czasu poświęcać. Jest w stanie nauczyć się dużo mówić, powtarzać, nie mówić.
mówić. Tak więc nasze ary już powtarzają halo, uczą się teraz cześć i im wychodzi to z każdym dniem coraz lepiej. Prawdą jest, że faktycznie warto papudze poświęcać sporo czasu, żeby po jakimś czasie nauczyła się mówić? Oczywiście, trzeba jej poświęcać bardzo dużo czasu. Jest to też kwestia indywidualna każdego gatunku, a nawet nie gatunku, co każdej papugi osobno. Natomiast musimy jej poświęcać bardzo dużo czasu. Ona musi mieć z nami więź, musi się do nas przywiązać i będzie uczyć się z każdym dniem coraz lepiej powtarzać. Najpierw gaworzy, a później już po około roku, tak jak tutaj ta aras wypowiada pierwsze słowa. Panie Sebastianie, rozumiem, że choćby najmniejszą papugę, która właśnie przed chwilą mi usiadła na dłoni, raczej w domu pan mówi, że nie poleca się trzymać, tak? Bo to musiała być klatka, po prostu musiała być w klatce. Oczywiście. Papugę przede wszystkim, jak mieszkamy w bloku, musimy zabezpieczyć wszystkie drzwi i okna, bo wiadomo, jak będzie okno otwarte, nam ucieknie. A wróci? Raczej nie. Stracimy ją na zawsze. Stracimy ją na zawsze. Oczywiście ja polecam papugi, ale papuga to jest wyzwanie. I też po takiej wizycie w papugarni nie możemy nagle ulec dzieciom zachcianką, że bardzo chcę papugę, bo jest to tak naprawdę zobowiązanie czasami na kilkadziesiąt lat. Tak jak wspomniałem, ta ara jest w stanie przeżyć 100 lat. Inne gatunki, mniejsze, mogą przeżyć od 20 lat, w zależności od gatunku. Taka amazonka średnio żyje 35 lat, tak więc jest to zobowiązanie na całe życie. Z papugą musimy też wiedzieć to, że bardzo związuje się z człowiekiem i oddanie jej może spowodować, że będzie wyrywała sobie pióra, że psychika jej tak naprawdę bardzo się zniszczy, zniekształci i będzie samo okaleczać siebie. Mm-hmm. Papugarnia Luda rusza tutaj na miejscu lada moment. Czy jakieś specjalne zachowanie osób, które odwiedzą was, które przyjdą podziwiać ptaki? Oczywiście, tak jak wspomniałem, biżuteria, zegarki, bransoletki, kolczyki, okulary, to wszystko przed wejściem musimy ściągnąć. Nie możemy, a musimy. Przed wejściem również obowiązkowa dezynfekcja dłoni, tak więc musimy zdezynfekować sobie dłonie, a obuwie to już specjalna mata zdezynfekuje sama, jak będziemy tutaj wchodzić. Musimy zachować ciszę i spokój. Tak jak widać, one będą zlatywać na głowy, na ramiona. Dzieci nie mogą biegać, muszą być pod opieką dorosłych. Przed wejściem też instruujemy, w jaki sposób się zachować, w jaki sposób osoby chcące karmić mogą karmić, w jaki sposób też robić zdjęcia, bo musimy wyłączyć koniecznie flash. Tak więc pełna instrukcja i regulaminy w trzech językach wiszą przed wejściem, ale mimo wszystko jeszcze informujemy klientów, w jaki sposób należy się w środku zachować, bo krzyk to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać nasze papugi. Krzyk spowoduje, że będą czuły się niepewnie, że wszystkie nam odlecą i nie będą chciały spędzać czasu z człowiekiem. Czyli papuga jakby czuje takie dobre osoby, tak jak my tutaj stoimy teraz, ona sama przyleci, sama z nami będzie się bawić. Nie potrzebujemy jej w żaden sposób zmuszać do tego. Oczywiście, nie musimy i nie możemy nawet zmuszać, bo jak będziemy zmuszać, to będzie nas zdziobać. To będzie normalna reakcja jej obronna. Możemy zachęcać kupioną wcześniej też na miejscu karmą. Karma spowoduje, że one będą do nas zlatywać. Jak chcemy je tylko pooglądać, to możemy wejść bez jedzonka i spokojnie będziemy mogli pooglądać około 80 różnych tutaj papug na miejscu. Po Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie czas na Świnoujście. Dokładnie, Świnoujście, miasto bardzo piękne, bardzo blisko też domu, bo blisko Szczecina, tak więc miałem do dyspozycji różne inne miasta. Myślę, że jest to małe miasto, ale ma tutaj potencjał. Jest też bardzo dużo turystów przyjeżdżających, zwłaszcza z Niemiec. Tak więc mam nadzieję, że akurat taka forma spędzania czasu, forma zarówno nie tylko atrakcja, ale i edukacja, będzie tutaj zapewniać te ponure dni i odwiedzający miło i komfortowo będą mogli poczuć czas, mimo tej braku pogody, będą mogli poczuć się egzotycznie na miejscu. Jasne. Proszę Państwa, i oto w ten właśnie sposób wszystko o papugach, o papugarni, o nowej wspaniałej metodzie wypoczynku i oglądania właśnie tych wspaniałych ptaków na żywo rozmawiam z głównym papugiem Sebastianem, któremu serdecznie dziękuję. Dobrze mówi po polsku, a nie skrzeczał na mnie. Dziękuję bardzo.